Nowy plac zabaw, miejsca do odpoczynku i pielęgnacja terenów zieleni. Tego wszystkiego doczekał się teren wokół budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie. Pracę tę wykonała jedna z prywatnych firm, z którą współpracę nawiązała dyrekcja placówki. My jesteśmy niezmiernie zadowoleni, dlatego że my w to nie włożyliśmy ani jednej złotówki. Pracownicy prywatnej dużej firmy o zasięgu ogólnopolskim przebywali na Mazurach w ramach programu szkoleniowego. Jednym z jego punktów była praca wolontariacka na rzecz potrzebujących. Tego typu projekty są dla nich dość dużym takim przeskoczeniem, prawda, w inne środowisko i też dużym wyzwaniem. Praca fizyczna, pomoc potrzebującym i kontakt z niepełnosprawnymi to elementy szkolenia pracowników przygotowane przez firmę szkoleniową. Ważnym aspektem jest promocja wolontariatu. Pomoc innym to dobra forma budowania więzi międzyludzkich.